gdy patrzę hen za siebie w tamte lata, co minęły, gdy myślę, co przegrałam, a co diabli wzięli, co straciłam z własnej woli, a co przeciw sobie, co wyliczę, to wyliczę, ale zawsze wtedy powiem, że najbardziej mi żal. Rynek Starego Miasta w Rzeszowie. Miejsce, gdzie najwcześniej rozpoczęto handlowanie, sprzedawanie i kupowanie towarów. Rzeszów miał prawo składu, a więc pod rynkiem są potężne piwnice, gdzie składane były towary, a na wierzchu, na rynku, na jego powierzchni wozy, furmanki, które dowoziły do miasta towary z okolicznych wsi. Na rzeszowskim rynku odbywały się targi. Odbywała się codzienna sprzedaż, a w dni targowe, to jest w piątki, wtorki, nasilenie kupujących i sprzedających było ogromne. Oprócz tego jeszcze po wybudowaniu pomnika Kościuszki, pod tym pomnikiem w piątki i we wtorki spotykali się muzykanci, aby dać się wynająć na organizowane wesela. Wynajmowano różne zespoły muzyczne, najmniej musiało być ich dwóch. Musiał być basista i skrzypek. Oczywiście większe zespoły były droższe. Tu także pod Kościuszkiem wynajmowano pracowników do prac przydomowych, a więc rąbania drewna, zrzucania węgla do piwnicy, drobnych prac ogrodowych, rycia czy kopania ogródków. Rynek cały czas tętnił życiem. Ulica Matejki to była ulica, gdzie Żydówki handlowały starzyzną. Pomiędzy ulicą Matejki i ulicą Kościuszki przy Pierzei Zachodniej obecnej ulicy Słowackiego była ulica Kurza. To tam właśnie handlowano drobiem, tam sprzedawano kury. A że reklamujące były gospodynie, które głośno wykrzykiwały, reklamując swój towar, nabywcami były Żydówki, które kupowały i wyszukiwały braki tegoż towaru, tych kur, więc wrzask był ogromny, a bardzo często widać było unoszące się w powietrzu pierze. U wylotu rynku do ulicy Mickiewicza na Pierzei Północnej rynku rozciągnęły się stragany, które właśnie widzimy na zdjęciu. Nie ma handel, będzie bieda, dobrze kupić, lepiej trzeba, na co trzymać, na co chować, przecież trzeba się targować. Za czasów austriackich plac ten nazywał się Ringplatz. Potem nazywał się Placem Wolności imienia Józefa Piłsudskiego, potem Adolf Hitler Plac, potem Placem imienia Józefa Stalina. Teraz nazywa się Placem Wolności, a podobno w przyszłości ma się nazywać Placem Wolności imienia Armii Krajowej. Plac ten był stworzony jako Rynek Nowego Miasta, a Rynek Nowego Miasta był placem targowym. Tutaj do końca XIX wieku handlowano zwierzętami, a poszczególne specjalizacje miały swoje miejsca, a więc było miejsce szewców, było miejsce krawców, było miejsce, gdzie handlowano odzieżą, gdzie drobnymi wyrobami drewnianymi, gdzie handlowano gratami, czyli meblami i kożuchami, było miejsce, gdzie handlowano wozami. Oczywiście od wynajęcia takiego miejsca na tym placu płacono placowe, byli specjalni urzędnicy magistraccy, którzy to placowe zbierali. A na plac ten przyjeżdżali szewcy z Głogowa i z Sokołowa, stolarze z Sokołowa, sukno przywożono z Rakszawy, a także przywożono beczki, meble i zabawki. Kożuchy, w tym specjalizowała się kańczuga i tyczyn. Obwarzanki przywozili obwarzancorze, jak mówiono w Rzeszowie, z Białej, a zabawki przywożono także oprócz Rakszawy z Brzózy Królewskiej. Po otwarciu
placu targowego na Krzyżykach, po uzupełnieniu placu na rynku, kramy i miejsca handlowe. Po wojnie punkt ten jako miejsce handlu zlikwidowano. W Lubartowie na jarmarku można kupić dobre piwo. Nie ma mowy w nim o pianie, ale za to dużo taniej, ale za to dużo taniej. Przed wybudowaniem koszar imienia Kilińskiego plac, przy których one stoją, nosił nazwę Cyganówka. A na Cyganówce, jak twierdzi Franciszek Kotula, było pierwsze rzeszowskie targowisko jeszcze na początku XIX wieku. Później targowisko przeniesiono koło Krzyżyków, a na Cyganówce handlowano świniami. Tu było takie błoto, że w dni dżdżyste bez wysokich butów gumowych nie było się tu co pokazywać, a i to bardzo często takie wysokie gumowe buty zostawały w błocie. Świnie, które trzeba było spędzić do wozów, które trzeba było pogrupować, żeby wywieźć je do rzeźni, były ustawiane w odpowiednim szyku przez fachowców. Nazywali się oni tajbry albo pałcorze. A nazywali się tak dlatego, że posiadali grube pały, którymi te świnie ustawiano w odpowiednim ordynku. Zajmowali się oni także przeganianiem tych świń z miejsca na miejsce, a także odpędzaniem cudzych, które się do ich koryta przybliżyły. Na Cyganówce także zatrzymywali się kiedyś cyganie, wybitni fachowcy, jeżeli chodzi o handel końmi. Po wybudowaniu koszar Kilińskiego i po nazwaniu tego placu placem imienia Kilińskiego, targi z Cyganówki zniknęły na zawsze. W biegu ulic Wierzynka, Króla Kazimierza, Bluma, Szpitalnej i Joselewicza przed wybuchem wojny w 1939 roku znajdował się plac garncarski. Plac, na którym, mówiąc po rzeszowsku, handlowano szklenizną. Na placu garncarskim sprzedawano, jak nazwa wskazuje, garnki, doniczki, różnego rodzaju wyroby z gliny, a także gliniane kogutki do śpiewania, rzeźby rzeźbiarzy z Medyni Głogowskiej i Łańcuckiej. Sprzedawano także gwizdki i sprzedawano okaryny. Towar tutaj dostarczali także garncarze z Sokołowa. W czasie wojny jeden z wodzów hitlerowskich tutaj w Rzeszowie polecił wysypać ten plac tartą na proszek cegłą i plac ten przypominał bardziej kort tenisowy niż plac, na którym handlowano towarem bardzo potrzebnym i poszukiwanym. Po wojnie plac garncarski przeniesiono w inne miejsce. W czasie wojny plac ten wchodził w skład rzeszowskiego getta. Po wojnie przeniesiono plac w inne miejsce, odbywały się handle tą szklenizną i na Orzeszkowej, i na Placu Targowym, i potem znowu szukano innych miejsc, aż w tej chwili na rzeszowskim Placu Targowym garnków prawie że nie ma. Kilka dzbanków, kilka doniczek i wszechobecny plastik.
pomnikiem Mickiewicza. Kiedyś, dawno temu nazywał się Ribewe Plac, mówiąc językiem Żydów rzeszowskich, a po polsku nazywał się Placem Rybnym. Tutaj handlowano rybami. Ryba to była tradycyjna potrawa koszernej wieczerzy piątkowej. A więc głównie rybami handlowali Żydzi. A że ryba musiała pływać dla ortodoksyjnych Żydów, a więc sprawdzano, jak te ryby się czują, jak są żywotne i dlatego przywożono tutaj żywe ryby. Na stołach rozstawionych na tym placu Żydówki od razu zabijały te ryby, ćwiartowały, bo byli też ubożsi Żydzi, których nie stać było na całą rybę, a więc kupowały kawałek. Przede wszystkim handlowano tutaj linami, karpiami i szczupakami. Ale nie tylko Żydzi kupowali ryby. Polacy, jako że piątek był dniem, w którym się pościło, także na tym placu się zaopatrywali. Skąd ryby przywożono na ten plac? Otóż w Rzeszowie na Pobitnym, w ten czas to jeszcze była Pobitna bez przynależności miejskiej, były wykopane rowy, głębokie doły, w których w skrzyniach drewnianych przechowywano właśnie żywe ryby. I jak handlarz czy kupiec potrzebował mieć żywe ryby, podjeżdżał tam, wyjmował taką skrzynię, wyjmował ilość ryb, jaka mu była potrzebna i następnie przywoził tutaj na rybi targ. Oczywiście wszyscy handlowcy, którzy mieli swoje te skrzynie zatopione w młynówce, wynajmowali także stróża, który w nocy ich majątku pilnował. Rybi targ został zlikwidowany z likwidacją Żydów rzeszowskich. Od tego czasu plac ten już jest tylko pięknym placem przed pomnikiem. Tyle spraw już mam za sobą, coraz bliżej jesień głowa. Po II wojnie światowej rzeszowskie place targowe przenoszono z miejsca na miejsce. Krótko handlowano pod ratuszem, a potem zielony rynek przeniesiono na Różankę. A Różanka to jest ulica, która biegła wzdłuż ulicy Słowackiego i widzimy właśnie na archiwalnych fotografiach instalowanie budek. Przy pomocy siły pociągowej, jaką wówczas były ratuszowe konie, widzimy lady do handlowania i widzimy plac Różanki już pusty, bo targowisko rzeszowskie przeniesiono koło Krzyżyków, czyli tam, gdzie jest do dzisiaj. Ale na opowieść o placu targowym koło Krzyżyków zapraszam w drugim i w trzecim odcinku opowieści o rzeszowskich targowiskach.